Będziemy dzisiaj prezentować Państwu te firmy, które zdaniem Kapituły i czytelników Głosu Dziennika Pomorza zasługują na nagrody, zasługują na wyróżnienia. Oczywiście bardzo gorąco w imieniu czytelników i redakcji Głosu Dziennika Pomorza Państwa witam. Powiem tylko króciutko. Rzeczywiście to już piąta, nie użyję określenia rocznica, może edycja. Tak? Chciałbym podkreślić, jak bardzo nasza gazeta, nie tylko tym plebiscytem, przywiązuje wagę do spraw gospodarczych czy biznesowych. Tak naprawdę życie nasze i Państwa i naszych czytelników jakby też zależy od Państwa aktywności. Wydaje nam się, że sprawy właśnie ekonomiczne i gospodarcze są takimi no, naprawdę bardzo ważnymi. Stąd ten plebiscyt. Się też bardzo cieszę, że trwa już przez tyle edycji, że Państwo też chcecie czasami się pokazać tak, w codziennym jakimś tam pędzie. Firma Cosper S.A. z Koszalina otrzymuje znak jakości Nasze Dobre z Pomorza za produkt, podgrzewacze i kolektory słoneczne. Pan Dariusz Michalski, kierownik działu marketingu, odbiera od Marcina Rausza. Dobry wieczór Państwu. No, chciałem bardzo serdecznie podziękować Kapitule za tak zaszczytną nagrodę. No tutaj panie z Głosu trzymały to w tajemnicy, więc nawet nie zdążyłem przygotować jakiegoś przemówienia specjalnego. No dziękuję serdecznie za tak wspaniałą nagrodę po prostu. Będziemy się starali, żeby sławić miasto Koszalin, Pomorze. Jaka firma za jaki produkt dostaje w tym roku certyfikat? Flaki wołowe po piracku, drodzy Państwo, to jest produkt wybrany za produkt roku przez czytelników Głosu. Firma Wiedpol, flaki wołowe po piracku. Zapraszam pana dyrektora Piotra Grabowskiego i zapraszam panią Joannę Lawgo, przedstawiciela firmy Wiedpol. Zapraszam. Państwo również mogą już za moment nasycić i poznać te specjały, jeśli Państwo oczywiście jeszcze nie znają, firma Wiedpol. A jest i nagroda. Może chwila dla fotoreporterów, rzecz jasna. Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie nas, za głosy. A osoby, które chciałyby spróbować nasz produkt, zapraszam. Z tyłu jest nasza dziewczynka, która podaje dania, więc zapraszam serdecznie. Zawsze można sprawdzić ten produkt, rzeczywiście jest dobry, czy zasługuje tą nagrodę. Dziękuję pięknie. Usługa z Pomorza. Za chwilę okaże się, co to za usługa? Bardzo proszę. Zewnętrzna gospodarka i monitoring środków smarnych, firma Arcanum. Przypominam, zewnętrzna gospodarka i monitoring środków smarnych to usługa, która została wybrana przez czytelników Głosu Dziennika Pomorza.
uznana jako najpopularniejsza usługa w tym roku. Gratulacje bardzo. Serdecznie dziękujemy wszystkim za oddane głosy. Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej służyć Koszalinowi, Pomorzu, Wielkopolsce i mam nadzieję, że całej Polsce. Jesteśmy na rynku dopiero od 2 lat, ale prężnie się rozwijamy i życzymy również innym firmom z całego Pomorza sukcesu. Laureatem jest gmina Nowe Warpno za produkt Święto Leszcza. Burmistrz miasta Nowe Warpno, znak jakości nasze dobre z Pomorza w kategorii produkt zdobywa gmina Nowe Warpno za Święto Leszcza. Ogromne oklaski dla pana burmistrza z podziękowaniami za przybycie. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że ktoś zauważył to nasze Święto Leszcza. W tym roku to już była 10. edycja tego święta. Większość prac, żeby to święto mogło się odbyć, robią ludzie bezinteresownie. Przede wszystkim chciałbym również podziękować tym wszystkim, którzy koło tego święta nie są warpnianami, a też się, że tak powiem, kręcą. Myśliwych z koła Mułowieckiego Bur i rybaków z Trzebieży.